Karol. I tak zrobimy. Umówiłem się z dwoma kolegami na drugi dzień, że pójdziemy do partyzantów. Ja czekałem, a oni nie przyszli. Wiecie, jak to jest przykro, kiedy się umówi z kolegą i koledzy nie przyjdą. Bo się bali. Poleli stać z boku, niech ktoś inny walczy. To jest nieładnie. Czy dzisiaj zrobilibyście to? Może niektórzy nie zrobili. Bo tak było przedtem i tak jest i teraz. Ja mam związek od 92 roku i wiem, jak to było. My starzy byliśmy wierni Narodowych Sił Zbrojnych. Ale później teraz mamy młody. Tu jest wiceprezes całej Olszewskiej. I wiemy, jak przychodzi młodzież. Przychodzą miesiąc, przychodzą dwa i się zniechęcają. Jak to? A kto będzie walczył za was? Jednostki? A wy będziecie stać w boku i będziecie co? Zbierać miód? Nie, musicie ponieść trudy. Trudy te jak wszyscy. Taka jest solidarność między wami. I musicie wiedzieć, że musicie walczyć o Polskę, bo Polska jest wasza. Wy decydujecie, żebyście sobie to wzięli do głowy, że wy decydujecie o Polsce, żebyście wiedzieli, jak głosować, żeby wy, wasze matki, wasze dziadki wiedziały, jaką Polskę wybrać. Bo ja wiedziałem, idźcie za nami narodowcami i za mną, ja wam daję przykład. Wszystkim tutaj, tak wszędzie jeżdżę i tak wszędzie głoszę, bo mnie Polska na sercu jest. Ja o Polskę jako 16-letni chłopak walczyłem. Weźcie pod uwagę 16-letni chłopak. Wy jesteście starsi, a ja zrobiłem wstyd tym innym starszym. Bo ja poszedłem pierwszy, nie chwaląc się, przysięgam. Pierwszy poszedłem, dlatego, że Niemcy wrócili bibliotekę ze szkoły i zrobili sobie kwatery. A ja te książki wziąłem do domu, historyczne, i czytałem. Czytałem. Nie poszedłem grać w piłkę, czy się bawić, tylko czytałem. I Niemcy zobaczyli przez okno, że ja czytam i siedzę jakiś piek. Matka przyszła od siostry i mówi: synu, przecież wojna, zasłoń okno. Zasłonił okno, potrafi w nocy przyjść i skontrolować. I te książki wszystkie przeczytałem. I zaniosłem kierownikowi i on mi podziękował, że się znalazł jeden, który się postarał i te książki wziął. Tak jest i dzisiaj, ale wy bądźcie inni. Zróbcie to, co ja zrobiłem, a zróbcie 100 razy więcej, a Polska będzie inna. Jeszcze powiedziałem to w skrócie. Więc powie pan na Podkarpacie, jak przyjdzie. Tak, dopowie o tradycji.